songs that we made. Так, давай, да. Трудно и вообще мало не любит. Если мы такой микрофон мобайл от порядка 10 лет, и признам, что за чего-то такого вообще по них не сподевал. Jedną z pierwszych rzeczy po powrocie do Polski było załatwienie sobie nowego abonamentu, nowego numeru telefonu. No wiadomo, że telefon jest kluczem do wszystkiego. Byliśmy w kilku sieciach telekomunikacyjnych, żeby dowiedzieć, jakie są oferty, natomiast wydawało nam się, że i tak weźmiemy numer T-Mobile, ponieważ, jak mówiłem wcześniej, jestem użytkownikiem T-Mobile od bardzo dawna. I jedną z najważniejszych rzeczy, jaka była dla nas przy wyborze abonamentu, był internet. Był dostęp do internetu, była duża ilość danych. I w każdej sieci, gdzie chodziliśmy, pytaliśmy się na temat ilości danych, jakie są dostępne. Bardzo dużo internetu jest w T-Mobile. Bardzo dużo. Tak więc po kilku sieciach telefonicznych przyszliśmy do T-Mobile, gdzie pani nam powiedziała, że oni mają taką ofertę teraz, że mają nie 10 GB internetu nieudawanego, tylko 20 GB internetu. I to nie jest tak, że ten internet po 20 GB zwalnia. Powiedział nam, że jeżeli mamy LTE w telefonach, to ten internet jest praktycznie nielimitowany. Dużo, dużo internetu. Przyjdzie nam byli inaczej, a to jest super genialna oferta, która brzmi całkowicie inaczej. I upewniałam się u owej pani tak 5 albo nawet 6 razy, czy faktycznie tak jest, że to nie zwolni, tak? I czy faktycznie jest 20 giga. I pani zapewniała mnie, że tak, że jest, że może kurczę, korzystać z tego internetu, bo ja dowoli, tak? No bo jeżeli mamy takie telefony, że mamy ciągle zasięg LTE, to później nie zwolni. Dlatego szczególnie pytaliśmy się, ponieważ mówimy, że w innych sieciach powiedzieli nam, że to jest niemożliwe, żeby ktoś miał tak, że powiedzieć 10 GB internetu nie zwalnia, że nam powiedzą, że tak jest, ale że tak nie będzie. I też jak siedzieliśmy się w studiku, to ja wziąłem ulotkę T-Mobile, która leżała tam na stole i patrzę, że w ulotce pisze właśnie limit na internet, gwiazdką, na dole pisze, że po 10 GB internet zwalnia danego megabita. I mówię do tej pani, a ona mówi, ale to jest stara ulotka, teraz już to nowa ulotka, których jeszcze nie ma wydrukowanych, których jeszcze tutaj nie ma. I ten internet to jest 20 GB, ale tak jak mówię, T-Mobile ma najlepsze nadajniki w kraju, ma najszybszy internet, ma najlepszy zasięg, dostęp, wszystko cokolwiek. Także będziemy mieli tego internetu nieograniczoną ilość, będziemy mogli używać do woli. I jeszcze mówimy, że jest to dla nas najważniejszy czynnik wyboru abonamentu, jest właśnie ten internet, że bardzo dużo czasu spędzamy na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie i że tam tego internetu schodzi na masa. To pani powiedziała nam, że to tym bardziej się nie powinniście w ogóle o to martwić, ponieważ T-Mobile ma podpisane umowy właśnie z Facebookiem, Instagramem i YouTubem, że jeżeli tam oglądacie, to ten internet się wam nie zużywa. I pamiętam właśnie... Mówię, oglądam przez aplikację, tak? Że oglądam przez aplikację, to internet nam się nie zużywa. I pamiętam, że kiedyś tak było właśnie w T-Mobile, że faktycznie jak się używało Facebooka, to się miało 200 MB internetu, bo z 5 lat temu miało się 200 MB internetu, ale Facebooka może było wydać do woli, ponieważ się internet nie zużywał, bo taki mieli kontrakt. A teraz też działa Facebook, ale nie działa. W każdym razie. No i wiecie, no i my generalnie po zapewnieniach pani, no to podpisaliśmy taką umowę, tak? Oczywiście w tym wszystkim jest nasza bardzo duża wina, ponieważ nie przeczytaliśmy tej umowy przy tej pani. Ale to jest tak, że w momencie, kiedy ktoś ci oferuje umowę i ta pani ci 5 razy gwarantuje, że dalej gwarantuje, że w umowie jest tak, jak ja mówię, że macie 20 GB internetu, ale internet tak jest nielimitowany i tak on nie zwolni ten internet, podstrzeliśmy abonament na 3 numery, ponieważ dwa nowe numery, jeden numer przedłużaliśmy, to jest numer mojej mamy. W momencie, kiedy ktoś ci tyle razy gwarantuje, to nie czyta tej umowy, tym bardziej, że umowa ma 6 albo 8 stron, drogą drugą napisana, za tobą jest kolejka na kolejne 10 osób, są dwie kasy i tam wszystko jest strasznie wolno, więc nie czytasz umowy. Ktoś ci gwarantuje, że jest tak, jak on mówi, to ty mu wierzysz, że jest tak, jak on mówi, ty podpisujesz umowę. Więc podpisaliśmy umowę, wszystko było super, zadowolenie bardzo. Tak my to wzięliśmy do domu, bardzo zadowolenie z naszej umowy, powiedzieliśmy o tym wszystkim, każdemu rodzicom, znajomym, że mamy 3 super umowy w tym mobile, że mamy nieograniczony internet za bardzo fajną kasę. No po prostu nic, tylko korzystać i polecać to dalej. Polecaliśmy to dalej znajomym. Natomiast tam jest okres życzeniowy bodajże 20 czy 25. I jakoś pod końcem dostałem informację, że skończył mi się pakiet internetowy, ale to była jakaś taka sama końcóweczka, my z tego nie zobaczyliśmy. Zaczął się nowy okres życzeniowy, internet nam działał bardzo dobrze, ale kilka dni temu nastąpiła zmiana. I tak naprawdę od okresu rozliczeniowego minęło 10 dni, tak? My 15 dni, my zużyliśmy właściwie oboje cały pakiet danych, tak? Poszliśmy do salonu, tego samego co wcześniej, przy czym była inna pani konsultantka. Nam też nie zaliczyli tej kwoty tutaj, co jest dane. W systemie, ile mamy internetu, tak? I jeszcze ile zużyliśmy, ile mamy dostępnego, w ogóle żeby nam to jakoś zweryfikowała, tak? I ona mówi, na play znika. Mieliśmy 10 giga, że nie ma w ogóle takiej oferty jak 20.
czytelnika internetu, że mamy do sobie 10 gigabit, to nie jest wcale tak, że ten internet potem nie zwalnia, tak? Mimo, że tamta pani nam gwarantowała, że jest całkowicie inaczej. Oczywiście złożyliśmy pisemną skargę na tą panią, tak, żeby wyjaśnić całą sytuację. Na konkretną panią osobę, bo stwierdziła, tak, na konkretną osobę, że nas wprowadziła w błąd i tak dalej, i tak dalej. Przy czym obecna pani konsultantka, do której poszliśmy za drugim razem, powiedziała nam, że ona ma taką możliwość teraz, że tak w ramach takiej trochę rekompensaty załączy nam obojgu pakiet po 20 giga internetu, że jest taka możliwość i że do 24 godzin ten pakiet się załączy. Dostaniemy SMS-a i automatem się załączy na pakiet. Dokładnie tak. Minęły dwa dni, Marcin się mnie pyta, ej Ola, czy działa ci internet szybciej, bo chyba mi się nic nie włączyło. Ja mówię, że nie, że mi też nie działa. No to dobra, to dzwonię do biura obsługi abonenta, tak? I państwo... Państwo w biurze obsługi abonenta powiedzieli, że tylko oferta 20 giga internetu była dostępna w kwietniu i że nawet nie było możliwości, żeby pani w salonie mi załączyła taką ofertę i że na pewno musiało jej to wybić od razu jakoś, że jest błąd, tak? I potem Ola rozmawiała z tą panią dość długo i okazało się, że nie istnieje, bo nie ma czegoś takiego jak pakiet 20 giga internetu. Wtedy, w momencie, kiedy pisałeś umowę, nie było takiego możliwości pisania takiej umowy. Kolejną rzeczą jest to, że że mamy 10 GB internetu i to, że oni mają fajne nadajniki, nic nie robią, po prostu internet się zużywa. To, że używamy internetu głównie na Facebooku, YouTube, Instagramie, też nic nie robię, ponieważ to jakby nie odlicza się od internetu. Czyli po prostu ta pani pierwsza wprowadziła nas bardzo duży błąd. I okazało się, że pierwsza pani sprowadziła błąd, okazało się, że druga pani też nas wprowadziła błąd, ale rozmowy w salonie nie są nagrywane. Czyli my nic nie możemy tylko mu udowodnić, ponieważ podpisaliśmy umowę, umowa jest taka, jaka jest. No i mamy duży problem, ponieważ tak, przyłączyli nas, ona powiedziała, że chce się przyłączyć do działu reklamacji teraz i złożyć reklamację. Nie ma działu reklamacji, jest dział utrzymania klienta, tak? No właśnie, znaczy mieli nas przyłączyć na dział reklamacji, po jakimś czasie okazało się, że to był dział utrzymania klienta i ja już o tym rozmawiałem z panem, ponieważ mocno się wkurzyłem i mówię mu, że generalnie nakłamali nam w T-Mobile, że pani nam powiedziała totalną nieprawdę, totalne bzdury, żeby tylko podać umowę i co ja sobie mogę zrobić, czy możemy zerwać umowę na podstawie tego, że jesteśmy wprowadzeni w błąd. I nie możemy zerwać umowy przez to, że jesteśmy wprowadzeni w błąd, ponieważ nie mamy tego nagranego. Nie mamy żadnego dowodu na to, że ktoś wprowadził błąd. Możemy zerwać umowę, ale zapłacimy karę 4000 zł, ponieważ musimy zapłacić wszystkie abonamenty za 3 numer telefonu i jest to dość drogie. Wiecie, co chodzi? Tak naprawdę, kurczę, z jednej strony faktycznie popełniliśmy duży błąd, bo nie przeczytaliśmy całej umowy od A do Z, tak? Ale błagam was, kto z was tylko na sercu czyta całą umowę zawsze, wszędzie i wszystko dokładnie, bo nie wierzę, że 90% z was nawet nie spojrzy na tą umowę, tak? Wcześniej podpisaliśmy 4 duże umowy, ponieważ na mieszkanie, no to pierwsze 4 duże umowy i wszystkie umowy przeczytałem, tej jednej T-Mobile nie przeczytałem, ponieważ kiedy siedzisz na tym krześle i czujesz, że siedzi za tobą 10 osób w kolejce i nie masz czasu. I pani ci gwarantuje, że jest tak, jak ona mówi. I to jest, i tutaj wychodzi cała ta sytuacja. Ta pani, byliśmy tam przez 15 minut, cały czas z wielkim uśmiechem na ustach, gwarantowała nam, mówiła o tym, jaki ona ma telefon, mówiła o sobie, uśmiecha się tej Emilki, potkała Emilkę. To jest po prostu zwykłe, czyste. Dopiszcie sobie, jakie to jest słowo. Po czym idziemy do drugiej pani i druga pani robi nam identycznie to samo. Mówi, a tamta pani wprowadziła was w błąd, coś tam, napiszcie skargę. Po czym też nas wprowadziła w błąd i też nam cisną ofertę, która nie istnieje. Po czym dzwonimy do T-Mobile i się okazuje, że to wszystko to jest jedna wielka bójda, jedna wielka ściema, no i jak tylko mój zaufać, jak dopisać umowę. Tu chodzi o to, że oferta T-Mobile sama w sobie jest bardzo dobra. No i gdyby nie było tego, nie mieli nawet internetu, tylko powiedzieli nam, że jest 10 tylko internetu, to i tak się to podpisali, ponieważ umowa w T-Mobile sama w sobie jest bardzo dobra. Jest w dobrej cenie w stosunku, porównując z ofertami innych sieci, ponieważ byliśmy w wszystkich sieciach, sprawdzimy jakie są oferty. I ta T-Mobile była faktycznie najlepsza. I gdy nam nie nakłamali, nie powiedziała nam pani, że dostajemy nieograniczony internet, że możemy robić wszystko i płacimy bardzo mało, to byśmy pisali umowę, poszli sobie do jakiejś sieci, która daje internet, sobie kupili abonament internet. Domowy, tak? To internet domowy. Ale wszyscy nam nakłamali, po prostu byliśmy super zadowoleni z umowy, powiedzieliśmy wszystkim znajomym, że ma świetną ofertę, po czym okazało się, że to jest wielka ściema. A jeszcze jedna rzecz jest taka, że 90% ludzi przy takiej sytuacji nawet nie składa reklamacji. Po prostu dowiaduje się, jest źle, aha, no mam problem, mogłem czytać umowę i nie składa reklamacji. Jak byliśmy w T-Mobile składać skargę na tamtą jedną panią, przecież inni klienci, którzy też składali na nią skargę, ponieważ cisnęła internet domowy, który przyszedł miesiąc później, cisnęła internet domowy, który też miał być coś tam za darmo, a okazało się, że mogą płacić chyba 150 zł, no ale też nie mogą złożyć skargi, bo tamta pani znała 4 do końca października.
No i jaki jest w ogóle sens tego filmu? Czemu to nagrywamy? Czy to, ponieważ w momencie, kiedy wczoraj była ta cała sytuacja, gdzie dzwoniliśmy z T-Mobile, było nas takie wypowiedzenie, że chcemy nagrać film, żeby się po prostu, nie wiem, podreagować i zrzucić to wszystko, ale przez nas tak trochę ochłonąłem i doszedłem do wniosku, że tutaj w sumie chodzi o to, żeby poszedł z innych ludzi, ponieważ T-Mobile, nie wiem, czy tak ma cały T-Mobile, czy ich tak uczą na szkoleniach, ale dwie pani w jednym salonie zrobiły dokładnie to samo, czyli wcisnęły na wielką bójdę ze świadomością, że one nabiją sobie sprzedaż, mają fajne wyniki, po czym 90% ludzi i tak nie złoży skargi i tak nic nie powie, ponieważ jeżeli przyjdzie pani, która ma 70 lat pisać abonament, to co ona może zrobić, powie, że dobra, trudno i stało się. Wiecie, o co chodzi? To chodzi też o takie, żeby... Kurczę, ja jestem osobą, która z reguły ufa ludziom, tak? I jak ktoś mi gwarantuje 5 razy, że tak jest, to wierzę. No jej, to może jestem naiwna, nie wiem, ale po prostu mówię, że... I to jest takie wkurzające, że tak naprawdę zawodzisz się na ludziach. Takie zwykłe, codzienne sytuacje, to jest codzienna sytuacja, kiedy się już umowa na telefon, tak? I w takiej zwykłej, codziennej sytuacji tak bardzo zawodzisz się na ludziach i na sam fakt, że... Ktoś opałuje cię prosto w twarz. To jest, wiecie, po prostu cios poniżej pasa, że nie dostaje. To jest takiego, że ta pani w salonie przez całą ścieką, czas, kiedy byliśmy w salonie, była mega osiągnięta, mega szczera. Z jej oczu biła szczerość. Po prostu jej nie miałeś podstaw, żeby jej nie wiedzieć, ponieważ ona miała tak szczery uśmiech, tak szczerze ci mówiła o tym wszystkim, zachwalała. Mówiła bez was swój telefon, jakby to, tamto, siamto, mówiła o swoim mężu, o domu. Nawet ci przez myśl nie przyjdzie, że ona cię opamuje. Ona cię opamuje, przywa oczy i sądzę, że robi tak wielu ludziom, ponieważ no, my byliśmy świadkiem, że już ktoś inny zrobił na nią skargę. I potem się okazuje, że ty tak naprawdę nic z tym nie możesz zrobić. No bo to jest wielka korporacja, która się po prostu na ciebie nawalona i musimy teraz płacić przez 2 lata za abonament, który... Jest korzystny, dobra, jest korzystny, ale... Jest korzystny, ale jest taki straszny niesmak, że tak. Po prostu ktoś cię zrobił pewne słowo i... No niefajnie, strasznie niefajnie. No tak, my wyrzuciliśmy z siebie to, co mieliśmy wyrzucić. Chcemy was ostrzec, żebyście nie brali tego z przykładu, tylko faktycznie, kurczę, nawet umowa ma 15-20 stron, wszystko dokładnie czytajcie, żeby na tym się po prostu nie przejechać. Mamy nadzieję, że następny nasz film będzie bardziej pozytywny i zostańcie z nami. Dobra, już kończąc całkowicie wątek T-Mobile. Jesteśmy w Polsce ponad miesiąc i w tym czasie zrobiliśmy tylko jeden film. I powiem wam szczerze, że chyba z 5 razy nagrałem intro do drugiego filmu, gdzie nagraliśmy treści, powiedzieliśmy wszystko, ale jakoś nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, żeby to wszystko dopiąć. Postaramy się, żeby kolejne filmy pojawiły się częściej. I co, jeżeli film się podobał, uważam, że jest to wartościowe, to co teraz usłyszałeś, udostępnij dalej, żeby przeszedł z innych ludzi, żeby wiedzieli, że można się strasznie naciąć. I co? I tyle. Czekaj na ten film, pamiętajcie, pozytywne nastawienie do świata, ufajcie ludziom, bo tylko niektórzy są zwykłymi. A reszta jest naprawdę w porządku. Elo! Co ty? Pół godziny. Kilka osób z naszej redakcji otrzymało dziwne połączenia telefoniczne z numerów nieznanego pochodzenia. Jak się okazało, również wiele innych osób spośród grona członków naszych rodzin i znajomych zetknęło się z tego typu sytuacją. Połączenia te charakteryzują się krótkim sygnałem. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co kryje się za tajemniczymi numerami, które łączą podobne numery kierunkowe. Po wprowadzeniu numerów w wyszukiwarkę internetową okazało się, iż wszystkie one pochodzą z krajów afrykańskich, takich jak na przykład Demokratyczna Republika Konga. Odkryliśmy również, iż tego typu połączenia stanowią oszustwo stosowane na szerszą skalę. Postanowiliśmy więc zapytać o tego typu sytuację Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ten proceder powtarza się od czasu do czasu i obserwujemy go na przestrzeni ostatnich takich 3-4 lat. Oszuści najczęściej kierują połączenia na numery komórkowe, takie jak osoby wybranych użytkowników. Oczekują oczywiście, że ktoś odzwoni na ten wyświetlony numer nieodebrany na naszym smartfonie. No i nieświadomi postępu użytkownicy niestety, ale często odzwaniają na ten numer. Są potem obciążani przez operatorów kosztami, jak to połączenia międzynarodowe. Najczęściej na numer użytkownika dzwoni zagraniczny numer często z takich egzotycznych krajów, na przykład z Republiki Konga, czy z Pobrzeża Kości Słoniowej.
Najczęściej są to kraje, w których międzynarodowe numery kierunkowe pozostawione na wyświetlaczu naszego smartfona są podobne, mogą sugerować, że są to połączenia nasze krajowe, na przykład 22 strefowe Warszawy czy 24 Płocka. Ten proceder niestety jest nie do wykrycia, dlatego że tak jak w przypadku wszystkich oszustw, to nie jest prawidłowo kierowany ruch. Ruch może być celowo kierowany przez różnych operatorów i praktycznie nie ma możliwości go wyświetlenia. Jak należy postępować w przypadkach, gdy na naszym telefonie wyświetli się nieodebrane połączenie z nieznanego numeru telefonu? Przede wszystkim należy zachować daleko idącą ostrożność. Trzeba pamiętać, że koszty są generowane, gdy to użytkownik wykona to połączenie, więc na pewno nie odzwaniać na nieznany nam numer. Jeżeli wejdziemy w ten numer tak głębiej, nie tylko dopierujemy się pierwszym numerem, to zobaczymy, że to jest numer o długich cyfrach, nie tylko takich króciutkich 6-7-cyfrowych polskich. I na tej podstawie możemy domniemywać, że to są właśnie tego typu numery. Czy osobom, które nieświadome konsekwencji oddzwonią na tego typu numer, przysługują jakieś prawa, dzięki którym jest możliwe anulowanie kosztów tego typu połączeń? No jeśli abonent wykona takie połączenie międzynarodowe, to dostawca musi oczywiście rozliczyć zgodnie z obowiązującym abonenta silnikiem. Każdemu jednak użytkownikowi przysługuje, który ma wątpliwości co do sposobu rozliczenia jego płatności, ma prawo do złożenia reklamacji u operatora. Jeżeli taka reklamacja zostanie negatywnie rozpatrzona, po wyczerpaniu takiej drogi postępowania reklamacyjnego, może złożyć, skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporu w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Wysokie Urzędy Komunikacji Elektronicznej. Dodatkowo mogę tutaj dodać, że na podstawie prawa telekomunikacyjnego, to jest artykuł 69, jeśli abonent wykaże operatorowi, że jest nękany często takimi telefonami, ma prawo skorzystać z możliwości zmiany numeru telefonu. Przede wszystkim należy więc zachować ostrożność i nie oddzwaniać pochopnie na nieznane numery. Zawsze warto się upewnić, skąd pochodzi numer. Dzięki internetowi można łatwo ustalić informacje o kraju pochodzenia danego numeru, tym bardziej, iż kilka minut spędzonych na poszukiwaniu informacji w sieci jest na pewno mniejszym obciążeniem niż wysoki rachunek telefoniczny spowodowany naszą nieroztropnością. CW24, Krystian Kocanowski. Niepokojące z punktu widzenia obserwatorów rynku, czyli wielu obserwatorów boi się, że te zamieszki, które się... Także ile jest, ilu oszustów? Mają zaraz nasze gospodarcze dotyczące sektora naftowego. I to jest jedna niewiadoma, trzeba brać pod uwagę, że producenci mogą... Sponsorem wiadomości jest restauracja Bistro pod Aniołami. Mający zapasy ropy naftowej najniższe od wielu... Bistro pod Aniołami. Jeżeli w jedzeniu szukasz magii. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe menu stworzone... Twój nos jest zablokowany i nie możesz swobodnie oddychać. Tylko Sudafed HA. Tak, Sudafed HA szybko odblokowuje nos i zatoki. Jako jedyny zawierasz 3 substancje, które intensywnie nawilżają. Szybko działa, co? Twoje dziecko też ma zablokowany nos? Sudafed HA dla dzieci. Szybko i delikatnie odblokowuje oraz nawilża małe noski. A dzieciaki mogą znowu psocić. Sudafed HA odblokowuje i nawilża. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dzisiaj już nikt nie może czuć się bezpiecznie. Do stołecznej prokuratury trafiły zawiadomienia o oszustach, którzy najpierw oferowali pracę, a następnie zakładali konta na nazwiska niedoszłych pracowników. Wcześniej wchodzili jednak w posiadanie ich danych osobowych. Właściciele takich rachunków oczywiście o niczym nie wiedzieli. Osoba, która korzysta z naszego konta, może zaciągnąć pożyczkę, może zaciągnąć kredyt, może brać udział w różnego rodzaju aukcjach, co prowadzi do niekorzystnego sporządzenia mieni, tak, takiego konsumenta. Przestępstwa bankowe związane z fałszowaniem danych osobowych są coraz bardziej powszechne. 2 lata temu wykryto 216 takich przypadków. W ubiegłym roku było ich już ponad 250. Jednocześnie spadła liczba spraw zakończonych złapaniem sprawców. Ale żeby do banku iść i fałszować dane osobowe, to trzeba mieć nie po kolei w głowie. W 2012 już tylko w 88. Niestety najczęściej to my sami ponosimy winę za to, że przestępcy wiedzą o nas zbyt wiele. Przykładem mogą być portale społecznościowe. Tam można się dowiedzieć, gdzie kto mieszka, jakim dysponuje majątkiem, gdzie pracuje. No majątkiem, ale to już lichwiarze, czyli firma jak Polkredyt, taka jak Polkredyt z Pokornej 2. No to więc
kogoś wciągnął do sieci, bo ktoś ma majątek taki, prawda? No to potem, o, to pani jeszcze przedłużymy, panu dołożymy 1000, no to jeszcze jeden miesiąc dłużej, a 1000 zł za miesiąc plus trzeba zapłacić. Z których korzystają banki? Ja jestem w stanie dzisiaj dołożyć na pana nazwisko kontę, posiadając pana na przykład numer PESEL-u, to nie jest tam dzisiaj takie trudne. W związku z powyższym wcale nie jest pan pewien ani żaden z nas widzów, że na jego nazwisko dzisiaj nie powstały pierwsze konta. Pewności nie ma, tak samo jak idealnego sposobu na walkę z fałszerzami danych osobowych. Jedyne co możemy zrobić, to zachować zdrowy rozsądek, bo tylko on uchroni nas przed sprytnymi przestępcami. Miłosz Kłeczek, Superstacja. Zmianą strategiczną i no, ale myślę, że jeżeli rzeczywiście mówimy o ropie naftowej, to warto... Radio Koncita, także proszę być z nami. Konsekwentną wizję, które... I T-Mobile, i 306, tak. Cześć, to już... Big, masz, Big. Jak czasu spędzamy w sieci, tym większa część nas... Kradzież to tożsamości, czyli firmy lichwiarskie pobierają dane. Klasyczna sytuacja. Wracasz sobie z pracy albo ze szkoły do domu, siadacie na kanapie, otwieracie list, który... A tutaj mamy rachunek, proszę państwa, z firmy z kolei Play, która nie policzyła tego rachunku. Oszustystyczna firma Play'a powinna była i 590 zł dziecku brakuje. A 20 tysięcy było właśnie sobą, którą najczęściej wybierali złodzieje. Niestety było też całkiem sporo nieudaremnionych prób. Jak to możliwe? Jest parę sposobów. Na przykład nasz dowód osobisty posiada wszystkie dane, żeby dokonać takiej transakcji, a formularz możemy nawet wypełnić przez internet. Złodziej ma dwie drogi, żeby dobrać się naszych pieniędzy. Internetową i klasyczną. Omówmy najpierw tą internetową. Tutaj niestety będziemy musieli oczywiście zacząć od hasła, ponieważ nie wyobrażacie sobie, jak bardzo niepoprawni jesteśmy w tym temacie. Z jednej strony trudno się dziwić, bo mamy coraz więcej kont na coraz większej ilości portali, a z drugiej strony, skoro już proszą nas o ten... Rachunek, który Play nie zaliczyła, a powinna być. ...trochę przyjemność rozsądku, ale oczywiście nie tylko nam. Nawet nie zgadnie się... Odwodzie ja chodzę tak Play i wolę. ...Markowi Zuckerbergowi. Jak się okazało, login Mark i hasło da, okazało się za mało skuteczne. Jest taka firma, Group Hourmind, która specjalizuje się w temacie bezpieczeństwa sieciowego. Żeby reklamować swoje usługi, włamują się na różne profile miliarderów i gwiazd, tak żeby pokazać, że nikt nie jest bezpieczny. Ich roczna ochrona kosztuje aż 5000 dolarów, więc poświęćcie 5 sekund na wymyślenie dobrego hasła. Na końcu filmu podam wam swoją metodę, jak zapamiętywać hasło. Polecam. Z profilami na różnych portalach jest problem, ponieważ robi się ich coraz więcej, a często włamanie na nieistotne konto, na przykład na jakiejś stronce z grami, może haker doprowadzić do naszego konta bankowego, ponieważ tu będziemy mieli tego samego maila, tu to sobie podpowiedź, a tu jeszcze to samo hasło. Metodą zabezpieczeń, która zyskuje teraz dużą popularność, którą bardzo polecam, jest tak zwana podwójna weryfikacja. W tym celu musimy, gdy się logujemy, podać swój numer telefonu i za każdym następnym razem, gdy będziemy się logować, dostaniemy SMS-a z jednorazowym kodem, który umożliwi nam to logowanie. W ten sposób jedynie osoba, która ma nasz telefon, jest w stanie wejść na nasze konto. Jedynym minusem tej metody jest to, że w ten sposób nasz numer może wyciec do sieci, no ale to i tak lepsze niż stracenie profilu. I teraz uwaga, mam dla was stronkę SyncMe, dzięki której możecie sprawdzić, jak nazywa się właściciel danego numeru. Teraz, jeżeli ktoś będzie do was dzwonił i nie będziecie wiedzieli, kto to, możecie to łatwo sprawdzić. Sprawdźcie, czy was znalazło, ponieważ mnie znalazło. Między włamaniem się na nasze konto przez złe hasło, a fizycznym ukradnięciem nam portfela jest jeszcze tak zwany phishing. Dane są często wymuszane podstępem, na przykład gdy dostajemy SMS-a, który wygląda jak zmiana oferty banku, lub maila, który przekierowuje nas na stronę wyglądającą identycznie jak strona naszego banku, ale stworzoną tylko po to, żeby wyłudzić dane, które tam wpiszemy. Na tej samej zasadzie działają firmy, które wyszukują w internecie informacji o nowo założonej spółce albo działalności gospodarczej i wysyłają jej list z prośbą o przelanie 100 albo 200 zł w celu wpisania do krajowego spisu działalności gospodarczej albo innej wymyślonej listy. Na kopercie takiego w mailu będą wszystkie pieczątki i loga, więc będzie nam się wydawało, że na 100% jest to korespondencja z poważnej instytucji.
a tu przymus. Gdy zgubimy portfel, od razu dzwonimy do naszego banku, żeby zastrzec karty kredytowe. To dobry ruch, ale bardzo często zapominamy, że taki sam ruch powinniśmy wykonać w przypadku naszego dowodu osobistego, ponieważ z tym dokumentem możemy wyrządzić nawet większe szkody. Jeżeli tak jak ja nie wiecie, gdzie i jak zastrzec dowód, to mam dla Was dobrą informację, ponieważ można to zrobić online na stronie BIK-u. W ten sposób informacja ta od razu trafi do systemu zastrzeżonych dokumentów, a stamtąd do wszystkich banków, operatorów telefonicznych i poczt, które korzystają z systemu. Pozostaje jeszcze kwestia skanowania dowodu i zostawiania go w różnych dziwnych miejscach w ramach zabezpieczenia. Starajmy się takie sytuacje ograniczać do minimum. To samo dotyczy podawania naszych danych. Więc na przykład, jeżeli ktoś w hotelu będzie Was pytał o adres zamieszkania albo o maila, po prostu powiedzcie: nie wydaje mi się, żeby podawanie takich danych było potrzebne. I zróbcie bardzo zdenerwowane. Kopie dowodów przekazujcie tylko zaufanym instytucjom w uzasadnionych przypadkach, na przykład kiedy wymaga tego bank. I zawsze proście, żeby dodano do nich adnotację, dlaczego taki skan został wykonany. I chociaż wydaje się, że wszystkim takim sytuacjom nie będziemy w stanie zapobiec, to na pewno będziemy w stanie zapobiec wyłudzeniu kredytu na nasze dane. Kiedy zarejestrujemy się na stronie BIK-u i włączymy tak zwane alerty, to będziemy za każdym razem informowani, jeżeli ktoś posłuży się naszym dowodem, składając wniosek o kredyt. I wtedy będziemy mogli zareagować. Także używajcie różnych haseł i pilnujcie swoich dowodów, ponieważ może się tak wydarzyć, że haker przez jakieś nieodpowiedzialne logowanie ukradnie nam tożsamość. A pomimo, że ten termin brzmi bardzo fajnie i filmowo, to łączy się on tylko i wyłącznie z tym, że ktoś w internecie lub poza nim będzie podejmował za Was decyzję. A zaufajcie mi, że nie będą to odpowiedzialne wybory. A zmiana haseł na Waszych kontach? To już jutro. Do zobaczenia. Cześć, podam Wam teraz prostą metodę, jak zrobić sobie hasła do każdego z kont, tak żeby każdy z nich miał inne, a z drugiej strony, żebyśmy wszystkie pamiętali. Metoda jest bardzo prosta. Wybieramy sobie pierwszy człon, to może być liczba, to może być słowo i zapamiętujemy. Powiedzmy, że to są liczby 1, 2, 3, 4, 5, tak? I teraz do tych liczb, przed albo po nich, dopisujemy sobie Insta, Face, bank i każde inne miejsce, do którego się logujemy. W ten sposób nasze hasło to będzie 1, 2, 3, 4, 5, Face, 1, 2, 3, 4, 5, Insta, 1, 2, 3, 4, 5, Gmail. I w ten sposób, jeżeli trochę sobie utrudnimy pierwszą i na przykład drugą część, bo ja korzystam z tej metody w innej wariacji, będziemy mieli bardzo fajny zestaw haseł, które zapamiętamy, bo będziemy mieli z góry przewidzianą metodę, ale też za każdym razem będą inne. Subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć. Proszę Państwa, jeszcze przed nami jedna rozmowa i ten temat. Takie dowody. Mobile Vikings. 15 giga internetu za 29 zł. Iść na studia. Czy warto iść na studia? Na studia. Po co iść na studia? Co dają studia w dzisiejszych czasach? Po co iść na studia? Każdy z oglądających mnie teraz osób zadało sobie kiedyś to pytanie. Każdy też pewnie słyszał, że papierek warto mieć i studia trzeba skończyć, bo jest po nich praca. No i zwykle dla papierku się idzie papierek, aby mieć. Dla papierka. Tak. Ale nie uważam tego za powód do dumy i nie będę jedną z tych osób, która powie Wam teraz, żeby rzucać uczelnię i zaczynać karierę. Jednak chciałbym nagrać film na ten temat, ponieważ sądzę, że funkcja i obraz studiów jest w naszym społeczeństwie zniekształcona. I wiele osób nawet nie wie, po co się na nie wybiera. Oczywiście, no dla papierka. Iść, aby iść, bo sąsiad, bo sąsiadka. Coraz częściej wśród ludzi młodych panuje przekonanie, że doświadczenie zawodowe jest cenniejsze niż dyplom uczelni, a Bill Gates i Mark Zuckerberg przecież też przerwali edukację. Ten pogląd ma jednak podstawową wadę, utożsamia on studia z późniejszym posiadaniem pracy. A to najwięksi ludzie przerwali studia, bo stwierdzili, że do dupy taka robota. To bardzo prosta obserwacja. Ale debilem zostać, wiesz, chcieli być mądrymi, a stali się głupi, to już apostoł Paweł powiedział w pierwszym wieku naszej ery w Biblii. Jego słowa są zapisane. Apostoł Paweł powiedział, że chcieli być mądrymi, a stali się głupimi. No to są frajerzy wszystko, co na studia lecą, bo chciała sąsiadka, bo chciał sąsiad. Przeprowadzonych dla Work Service SA wynika, że aż 53% Polaków pracuje na stanowiskach innych niż wyuczony zawód, a według prognoz 60% obecnych uczniów będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Można by z tego wysnuć wniosek, że wiedza, której się nauczymy, będzie tak nieaktualna i lepiej ten czas poświęcić na dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy. To ciekawy pogląd, jednak trzeba przy nim pamiętać o trzech bardzo ważnych rzeczach.
Pierwsza z nich to fakt, że nawet jeżeli dowiemy się czegoś, co stanie się nieaktualne, to świadomość tego, jak jakieś procesy przebiegały w przeszłości, pomoże nam zrozumieć to, co dzieje się teraz. Poza tym, żadna szanująca się uczelnia nie będzie głosiła jakichś archaicznych tez. Druga to fakt, że nie tylko same informacje, które dostarczamy, są istotne, ale i sam fakt uczenia się. W wieku, gdy idziemy na studia, nasz mózg wciąż bardzo intensywnie się rozwija. Powinniśmy go...